Cześć, witajcie na kanale Motoway. Dzisiaj Kuba za kierownicą. Za kamerą Maciek. Ale odcinek będzie trochę nietypowy. Dobra, działa, mrozi, cyrkulacja, tylna szyba. Poszło na nogi, tylko to co to jest? Po tych guziczkach widać, że on taki niewysmyrgany. Tak, tak. Nie, no to w ogóle jakieś lajce są trochę, nie? Mnie to bardziej te takie zegary, takie gówne rozwalają. No ta szyba też jest drama. Tak, to znaczy dotknięty jak chleb. Motoway wystartował w grudniu 2020 roku i od samego początku Kuba wprowadzał mnie w swoją motoryzacyjną pasję. Nie jesteśmy mechanikami, ale kierowcami, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i co najważniejsze w bezpiecznych warunkach. Kuba ściga się już od kilku lat, ja natomiast mam doświadczenie zerowe. To ważysz. A browaru już ile nie pijesz? Weź. Czekaj, bo ja teraz też krzywo jestem. To tylko tu poszło ci obok Hansa. Obok czego? Obok Hansa ci poszło. To się nazywa Hans? Tak. To jest Hans Gruber. To idzie tu. O, okej. Okay. O, dobra. Ale drania. Po zrealizowaniu kilkunastu materiałów związanych z amatorskim motorsportem zacząłem czuć, że pojawia się u mnie bakcyl na ściganie. Momentem przełomowym była runda na lotnisku w Pile, gdzie pod okiem Kuby przejechałem okrążenie treningowe w jego E36. To było jak? To do siebie i głęboka jedynka. Jedziemy. Od prawej. Hebel wchodzi, jak jedziemy. Za późno, za mało. Z lewej w prawo. A, bo to jest tu, okej. Z lewej w prawo, tak. I tu ciągniesz sobie długo, długo, żeby się złamać tam pod słupem. I tu już sobie idziesz pełną lutą, cały czas. Matko Boska! Jak wrażenie? Nie no, mistrzostwo świata po prostu, wiesz, ta cała mechanika, ale pięknie zbiera ta rękawiczka. Może nie powinienem się podniecać rękawiczką, ale... Cóż, bardzo dobra rękawiczka, Jakubie! Sezon jesienno-zimowy 2020. Nie no, puf! Wali mi serce. Dobrze. No i rozpoczęło się poszukiwanie rajdówki dla mnie. Mieliśmy okazję przez ostatnie miesiące spotkać ludzi, którzy przeszli drogę budowania samochodów do sportu i wniosek nasuwał się sam. Najlepiej kupić już zbudowany i sprawdzony samochód, którym można wyjechać na tor. No jednak nie jest to takie proste i na pewno bez doświadczenia Kuby i bez znajomości środowiska, no tak osobie z zewnątrz nie będzie tak łatwo wejść w ten temat. Na początku byłem uparty i dalej szukałem rozwiązania uniwersalnego. Takiego auta cywilnego, które pozwoli na uczestnictwo w track dayach i da jakąś frajdę, ale zawsze będzie można też pojechać po bułki. Stąd próba zmierzenia się z tematem BMW pierwszej serii 130i. Auto w bardzo fajnym stanie, właściciel dbał o samochód, który na pewno spełniłby takie podstawowe wymagania. Jednak po wyczerpującej wizycie u Kamila w Autobachus wnioski były znowu te same. Nie wiem, powiem ci, że to jest gruby temat, ten zakup tego auta. Gruby. Albo goliznę po prostu bierzesz, 2.8 M36, to jeszcze sobie doli 3 dychy na budowę. No właśnie. Gdzie jesteś, nie? Z autem. Przebijemy je, bo tam pod Focku co znalazłeś jeszcze? Nic. Najbliższa E46 w Grodzisku Mazowieckim, ale rzucone Angel Eyes Blue. Taki subwoofer taki na pół bagażnika. No to idealnie. Za 25 kupiłbyś gotową rajdówkę, jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, czy może podrożały już. No. Albo do 10 kupić jakiś... Bazę, ale też ze zlotów i nie 3 litry, tylko właśnie 2,5, 2,8. No wreszcie. No cześć, gdzie ty byłeś? Gdzie ty biegasz? Gdzie ty biegasz? A ty skąd? Gdzie ty biegasz? Gdzie odbiegasz? Co biegasz? Przez przejście dla pieszych, dlaczego nie patrzysz? Nie możesz tak nie patrzeć.
Do jakiego bachę nie pijdę. No dokładnie, Boże Święty, gorąco ci, ale masz łeb w miarę suchy. Nie dam ci, bo to wegetariańskie. A to fu. Wróciliśmy do przeszukiwania ogłoszeń. Na pierwszy ogień poszły ośki. Przemieliliśmy kilka Kia Picanto, Peugeotów 106, Saxo VTS. Były pomysły też, żeby zainteresować się Seicento sportingami takimi porelli crossowymi. Oczywiście Civiki i Renault Clio. Ale ja cały czas miałem w głowie przejazd w Pile i ten napęd na tył zrobił w głowie chyba nieodwracalne zmiany. Pojawiła się też opcja Mazdy MX-5 drugiej generacji NB z silnikiem 1.8, ale biorąc z kolei pod uwagę gabaryty moje, czyli przyszłego kierowcy, znowu światełko padło w kierunku aut rodem z Bawarii. Moc YouTube'a ujawniła się mimo faktu, że nasz kanał to maleństwo. W czerwcu bieżącego roku jeden z naszych widzów wysłał wiadomość do nas z prośbą o pomoc w wycenie jego rajdówki. Zerknęliśmy szybko na zdjęcia i mimo pokaźnej listy modyfikacji wygląd auta był na tyle, nazwijmy to, oryginalny, że nie wzięliśmy tej opcji pod naszą uwagę, ale oczywiście jakieś tam widełki cenowe podaliśmy Piotrkowi. Jak się okazało, świat pasjonatów i ludzi z motorsportu, tego amatorskiego, nie jest tak duży, jakby się mogło wydawać. I kiedy kręciliśmy materiał o V12, Wojtek, właściciel E34, zapytał, czy ja na serio szukam takiej rajdówki, czy tylko tak gadam. Bo jest auto, które zna i poleca, oraz takie, które spełnia nasze oczekiwania. I ku naszemu zdziwieniu był to samochód naszego widza Piotrka z czerwcowej korespondencji. Także dojeżdżamy dzisiaj uzbrojeni w lawetę na spotkanie z Piotrkiem, który wcześniej przedstawił nam pełną historię auta, włączając w to wszystkie poniesione koszty, łącznie z listą imprez, na których startował. Transparentność i dokładność opisów i całej dokumentacji związanej z prowadzeniem i z obsługą tego samochodu, no naprawdę nam przyćmiło to, jak to auto wyglądało na zdjęciach. No ale dalej, no nie jesteśmy mechanikami, więc tym razem, korzystając z uprzejmości Sebastiana Matuszewskiego, driftowego mistrza Europy Ligi King of Europe z 2016 i 2018 roku, oglądamy auto i upewniamy się, czy ten kebab nie rozleci się na pierwszym zakręcie. Jak widać, już kupione. Emocji zdecydowanie było więcej niż przy kupnie auta cywilnego, bo tego żonie wytłumaczyć się po prostu nie da. Ale co najważniejsze, BMW E36 328i Coupé zasiliło flotę Motoway. Przed pierwszym wyjazdem na tor auto trafiło także do zaprzyjaźnionego RST i pod okiem Marcina dokonaliśmy jeszcze raz inspekcji, czy możemy ruszać na pierwsze testy. Przyjechałem i tak, wiesz, patrzę na samochód, patrzę. Kurde, Andrew Performance. Świat jest mały. Skądś kojarzę ten samochód. No i jest sztuka. Kolejna. No, taka... Nadaje się. Będzie męczona. Nadaje się, nadaje. Generalnie znam ten samochód. Można powiedzieć, że od razu wiedziałem, że będzie znośny. Będzie się dało nim jeździć. No i oprócz jednego odkręconego łącznika, no to... Można jechać i siadać i jeździć. Na weekend spokojnie możecie jechać i upalać i testować. I że ten tu latający tłumik jakby się dało? No. No bo on też go urwiemy, jak tam będzie. Nie, on się nie urwie. Tam są takie poduszki, że one się nie urwią, bo aha, ta poduszka jest gumowa w środku, a na zewnątrz jest metalowa. Więc on sobie po prostu leży, nie urwie się. Tu jest jakiś osłona przegubu, bo na przykład jest przerwana. A na pewno wał trzeba będzie oddać do regeneracji, bo tutaj krzyżak, już go słychać. Jest luźny, tutaj przy dywsze. A tak to mówisz, że upalać i obserwować? No, tak to jest gotowo. Bardzo dziękujemy za oglądanie i polecamy rozwagę, zimną głowę i spokojne podejmowanie decyzji. Pamiętajcie, że numerem jeden jest bezpieczeństwo. Kurde, serce bije. Nawet pachnie perfumą. Amatorski motorsport może być bardzo niebezpieczny, warto więc, aby auto miało kubły, klatkę i szelki przed pierwszymi torowymi kilometrami. Więcej mojej Belli i Kuby E36 już wkrótce na Motoway. Trzymajcie się, dzięki, hej!
Chodzi cisza, spokój, wiesz. Ale faktycznie, kurde, jest tak nisko, jest tak zglebiona. Słuchaj, jak się sterka reguluje to? Tak o. No czekaj, bo potem aucie to się już wszystkiego mogę spodziewać. Nie, to nie ma nic, więc to nie ma szans. To jak chcesz? Nie, to tylko ten, a tutaj to sobie muszę chyba... No. Manual. No nie. Panie, to nie Trabant. No. Kurde, ona ciągnie dziewicą jak dla mnie. Nie. Tu kurde, to wszystko jest takie... No u mnie to już jest zmęczone. Kurde, to jest w ogóle schiz w ogóle, co tu się dzieje, moim zdaniem. Żeśmy przystrzelili taką sztukę, że w to nie wierzę. I w soboty. Pełna rolka. Dzięki. Jak się rozbijać, to fajnymi furami. Dzięki, Piotrek. Ustawiłem sobie godzinę. No to już właściwie jesteśmy w domu. Zgaśnij. Więcej gazu mu trzeba i więcej miodu, nie? Klima włączona. Klimka włączona.